Dobra, nieważne. Trochę się pospieszyłam. Cześć, witajcie moi drodzy, czwórka z tej strony. Witam was serdecznie w piątym odcinku Nuklearnego Tronu. I jak zwykle będziemy w takim razie pierwszą postać randomować. Nie, no oczy. Graliśmy przed chwilą oczami. To nie jest dobry pomysł. Nie, nie będziemy grać oczami, będziemy twój restart robić. O! I to jest Muscle. Gościu ma po pierwsze dwie bronie. I jak nacisnę prawym, to strzela z prawej, a jak z lewym, to strzela z lewej, przez co może strzelać dwa razy szybciej. I to jest fajne. Brrm, bo to wam. Gincie, gincie, gincie wszyscy. Myślę, że będzie spoko. No jest takim trochę siłkiem. Fajnie się nim gra. A, to mam teraz... to muszę sobie to zmienić. I teraz prawym... Nie, nie chcę, jeszcze chcę tu. Dobra. I teraz prawym będę mieć... laserowy pistolet, a lewym będę mieć normalny. Co my sobie stąd weźmiemy? Ja myślę, że weźmiemy Strong Spirit. To nas uchroni przed przynajmniej jedną śmiercią. Co, jak wiecie, w moim wypadku jest mega przydatne. O Jezus Maria! Dlaczego tu tego tyle cholerstwa? Boże, myślałam, że to pojemnik, a to były larwy. Giń! Giń! Dobra. Co tu jest? Screwdriver! Jak już zauważyliście, to ten cholerny śrubokręt mnie całkowicie prześladuje. Fajnie. Dwa dostały na raz, więc jest dobrze. To jest już piąty odcinek, jesteśmy w połowie w serii, przynajmniej z tego co zamierzałam. Dobra, wziąłem. Z tego co zamierzałam. Czy ja czuję się lepiej? Bloodlust, oczywiście, że Bloodlust. Czy ja się czuję mocniej w... tej grze? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy... Nie, no chyba tak, bo przynajmniej trochę więcej ogarniam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Sludger. Dzień dobry. Mógłby pan zginąć? Ops. Było blisko. Dobra. Ale nie było problematycznie. Czy ja się czuję lepiej? Tak, wydaje mi się, że trochę więcej ogarniam. Na pewno pomogło mi to, że w międzyczasie poczytałam trochę na Wikipedii i plus minus wiem, które z mutacji na przykład są jednymi z kluczowych, albo które gracze po prostu lubią. I też w jaki sposób działają konkretne postacie, bo bez tej wiedzy to... to nie należy w takie gry grać. To tak trochę jak grać w ciemno w Isaaca. Niby jest fajnie, ale... ale co mam powiedzieć? No nie jest tak fajnie, jakby mogło być fajnie. Gin. Dobra, czwarty level. To dobrze. Nie wiem... Second Stomach. To jest dobre. Dostaje się więcej HP z medkitów. Weźmiemy. Problem polega na tym... O, double shotgun. Chyba weźmiemy. Tylko zamiast tego. Dobra, idziemy. Dobra, będzie rozpierdziel... w tych... kanałach, bo... O, właśnie na coś takiego czekam, że oni będą blisko siebie i przez to szybko wszyscy będą ginąć. Pięknie, pięknie, no po prostu super. Ale z drugiej strony nie dochodzę super dalej w stosunku do tego, jak na początku zaczynałam grać, więc nie wiem, niby jest ta wiedza, czego się jeszcze brakuje. Pewnie po prostu praktyki.
co by dużo nie mówić, ja jednak nie gram super dużo. Dobra, jesteśmy na scrapyardzie, to mnie cieszy. Dobra, czy taki mógłby zginąć? Dziękuję. Bloodlust bardzo nam się tutaj przydaje. Ale w drugą stronę mamy pewien problem, gdyż nie mam amunicji zbyt dużo. Dobra. Amo! Dobra, amo. Jak to? Przecież brałam apteczkę! God damn it! Dobra. Lewy klawisz myszki i potem bierzemy naszego mięśniaka. Który, żeby było śmieszniej, czytał tą książkę na górze. O, widzicie? Czyta książkę. Dobra, czyli tak, ma mniejszą celność, w pełni automatyczne bronie i podwójne. Dobra. Lecimy. A to jest steroid. A, myślałam, że on się nazywa masy. Nie wiem dlaczego, ale no, w gruncie rzeczy... Tak czy inaczej wiem, czym ten... co ten gościu robi w życiu. A masz. Pięknie. Dobra, już lubię tą postać. Właśnie... Nie, tam był... Oj, tam była broń, tam był... Ojej, 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 ale strata, moi drodzy, ale strata. Ja nie zauważyłam, że to już jest koniec przeciwników. Ale tam jest amunicja. Dobra. Przejdziemy sobie tędy w takim razie. Gincie, cholery. Fuck. Byłam pewna, że od tego co najmniej dostanę dużo obrażeń. A nie dostałam. Więc nie jest najgorzej. Jest o tyle przyjemnie, że jak ma się dwie bronie tego samego typu, to dostaje się w zasadzie... Widzieliście to? Tam są... Tam jest masa rzeczy. Pop gun, machine gun i disc gun, ale żadnego z tych nie lubię. Czy już? Już, dobra. Co dostajemy? Dostajemy Strong Spirit, co nas ostatnio miało uchronić. Open Mind, Extra Chest. No dobra, dostajemy... Wolę jednak dostać dodatkową szkatułkę niż Strong Spirit, czyli to, co miało nas uchronić, a jednak nas w ogóle nie pomogło ostatnio. Disc Gun. A, macie! Fuck! 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 Dobra. Masz. A! Dobra. Larwa podeszła mi pod... Dobra. Więc jeżeli słyszeliście, że czuję, że gram trochę lepiej niż na samym początku, to zignorujcie to, wymaszmy to z jakiegokolwiek dziennika tej sesji. Nie było tego. Nie było. Czuję się źle, nie umiem w to grać. Ale sprawia mi to masakryczną frajdę, więc nie będę przestawać. Machine gun, dobra. Dobra, jeszcze potrzebuję szkatułki z doświadczeniem i mogę spadać. Dobra, super. Genialnie. Teraz poczekajcie chwilę, bo muszę znowu kota uspokoić. Właściwie pewnie nie czekaliście, bo już jestem i to ucięłam i w ogóle, haha, możliwości. Slower... Dobra, może lepsza celność, bo on ma pomniejszoną celność, więc... To w pewien sposób nam odda to, co stracimy i tak. Bang, 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 bang. Dobra, tego gościa mamy z głowy. Tego też już mamy z głowy. Wow, ile was tu słodziaki jest!
Okej, mam problem, ale nie mogłam się powstrzymać od tego, żeby wziąć to doświadczenia. Aha. Okej, udało nam się wziąć przy okazji amunicję. No ja wiem, że mam low HP. Dobra. Otworzyliśmy sobie przy okazji trochę okno na świat. Chociaż nie wiem, czy potrzebnie. Bo z tym gościem wolę się bawić bez świadków, że tak powiem. Uff, dobra, poszło ok. Z tego co zauważyłam, generalnie ten gość zawsze oddaje tą amunicję, z której się do niego strzelało. Nigdy w inną stronę. Tam chyba leży kusza. Tak? Crossbow, tak. No nie, czy ja chcę kusza. Czy ja chcę kuszę? Ja chyba nie chcę kuszy. Czy kusza jest świetna, jak się ma homing bolts? Ale ja nie mam homing bolts. I rzadko radzę sobie z nim super dobrze. Dobra, nie, czekajcie, wezmę... Nie no, nie mogę wziąć kuszy, bo ja mam granatnik jako mocną broń! Jezus Maria! Teraz zginę. Od zastanawiania się nad tym, czy wziąć kuszę. Gincie po czwary, dobra. Extra chest... Dobra, bierzemy znowu dodatkową skrzynkę. Potem mi powiecie, że ja cały czas popełniam te same błędy, co jest właściwie prawdą. Ej, mógłbyś zginąć? Dzięki. Bang! Spartańskie kurna pozdrowienia. O! O! Tak robimy ze szczurami w Spartanii. Bang! I ty też. Nie jesteś co prawda szczur... Tak? Już nie wiem, gdzie są moje granaty, gdzie ich nie ma. Ła! Szczurze, spadaj! Spadaj! Spadaj, mówię, kurde! Czy mógłbyś mi oddać apteczkę jakąś albo coś, nie? No dzięki, no jak nie, to nie, no nie będę przecież... Uff. Nie wiem, czy coś tam jeszcze nie ma, ale... Idziemy stąd. Screwdriver! Zawsze ktoś chciał mi dać... Fuck! 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 Jeszcze raz! Mam tak blisko, a tak daleko! Aaaa! Dobra, nie, bo w ten sposób przegram. Znaczy, ja i tak przegram, ale... No dobra, może nie tak szybko, co? Żartowałam, żartowałam, żartowałam. Tak szybko też może być, to bardzo fajna opcja jest. Szybko, wolno, okej. Okej. Co my tu mamy? Machine guna, dobrze. Bierzemy i napierdzielamy. Tu jest crossbow. Świetnie. Już, już. No i co? Przeżyłam, przeżyłam. Tylko jeden level, co prawda, ale... Daliśmy radę. Już się boję. Aaaa! Czy możecie zginąć? Dziękuję bardzo. Ale widzę różnicę pomiędzy tym, jak grałam... O! Z tą perką, która pozwala na lepszą celność, a teraz kiedy nie. Bo strzały machine gunem były idealnie celne wcześniej, a teraz są takie trochę... Tam jest apteczka, której ja bardzo pragnę. Zwykle wychodzi w tej grze tak, że ja pragnę bardzo apteczki i żeby ją iść, to się... W drodze po apteczkę się zabijam. Bardzo częsta praktyka. Okej. O, duża apteczka, duża apteczka. Aaaa, świetnie. Ale bym się wkurzyła, gdybym zobaczyła, że ona tam jest, a potem... I bierzemy w takim razie Bloodlust, bo to nam pozwala przeżyć zwykle. Ła, 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 pięknie. O.
Trochę mi się nie podoba ten open space z bossem w roli głównej, więc... Jezus Maria! Przecież tam wszystko chciało mnie zabić. Dobra, nie, inaczej, przecież w tej grze i tak wszystko chce mnie zabić, więc to jest... Mała różnica, jeżeli o to chodzi. Dobra. Jak ja to przeżyję... Nie przeżyję! Nie przeżyję! Fuck. Co się śmiejesz, cholero? Dobra. Moi drodzy, to był 5. odcinek Nuklearnego Stołka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, a tymczasem ja się żegnam. Trzymajcie się, czwórka. Bez odbioru.